Witam Was ponownie, nazywam się Marta Gielińska, jestem coachem, trenerką, autorką książki Awake. Ze mną ponownie Eliza Kurowska, która od 19 lat pracuje metodą One Brain, jest konsultantem, facylitatorem, zaawansowanym instruktorem metody. Dzisiaj chcemy porozmawiać o bardzo ważnej kwestii związanej z dziećmi. Ponieważ dość często rozmawiam z rodzicami, którzy martwią się o swoje dzieci z wielu powodów. Z powodu stresu, z powodu różnych zachowań, z którymi dzieci sobie nie radzą, ale też rodzice sobie nie radzą, szkoła sobie nie radzi. A Ty znasz sposoby na to, co zrobić, aby pomóc dzieciom, pomóc jednocześnie wszystkim zainteresowanym. Co mogłabyś powiedzieć na ten temat? Co można zrobić w sytuacji, jeśli dziecko ma albo kłopoty w szkole, albo czuje tak ogromny stres, że nie radzi sobie chociażby w interakcjach z rówieśnikami. Problem stresu u dzieci jest ogromnym problemem, bo od jakiegoś czasu trafiają do mojego gabinetu coraz młodsze dzieci, które już na etapie przedszkolnym mają ogromne problemy emocjonalne. Te problemy głównie dotyczą nieumiejętności radzenia sobie z emocjami. Głównie ze złością, agresją, strachem. Takie dzieci są najczęściej odrzucane przez grupę rówieśniczą. Są też negatywnie traktowane przez wychowawców, dlatego że wychowawcy też sobie nie radzą z zachowaniami tych dzieci. Ale jeżeli spojrzeć do wnętrza tego dziecka, które reaguje złością i agresją, to dowiemy się, że to dziecko po prostu przeżywa ogromny strach i ogromne oddzielenie od tego, na czym mu najbardziej zależy, czyli od rodziny. I kiedy pracuję z takimi dziećmi, które są w wieku przedszkolnym, to tak naprawdę w większości przypadków chodzi o zachowania agresywne i zachowania buntownicze. Jakie są tego przyczyny? Przyczyną jest głównie pojawienie się rodzeństwa, zazdrość, poczucie nieważności, poczucie gorszości. I dziecko, które przeżywa takie emocje, musi w jakiś sposób odreagowywać, ponieważ nie ma innych mechanizmów obronnych. Nie ma jeszcze zdolności do racjonalizowania emocji. Nie jest sobie w stanie tego klaryfikować, ani tego w jakiś sposób zagłuszać. Po prostu jest jedną wielką emocją, dlatego że emocje u dzieci są głównym źródłem, jakby nurtem komunikacji. Dziecko komunikuje się ze światem poprzez emocje. Jeżeli jest w silnym stresie, jeżeli czuje się niekochane, czuje się nieważne, czuje się zagrożone, to będzie manifestować to w sposób emocjonalny i stwarzać problemy i samemu sobie, i otoczeniu. Metoda One Brain pomaga tym dzieciom. Pomaga uwolnić napięcie emocjonalne, pomaga uwolnić lęk, który jest powodem tej agresji. Inne problemy mają dzieci na etapie szkolnym, dlatego że obowiązek szkolny nakładany na nie przez system powoduje, że czują się przeciążone i nie radzą sobie z presją wyniku, rywalizacji. Nie radzą sobie też z własną presją bycia najlepszym. Każde dziecko chce mieć sukces. Każde dziecko potrzebuje osiągnąć sukces. I w momencie, kiedy jest w grupie rówieśniczej i widzi, że jest gorsze od kogoś, od koleżanki, od kolegi, to zaczyna mieć problemy z własnym poczuciem wartości, z poczuciem gorszości. To potęguje tylko problemy później z nauką i z radzeniem sobie ze stresem, z porażką. Na etapie szkolnym bardzo często pracuję właśnie z takimi problemami jak brak koncentracji, niezdolność zapamiętywania, wycofanie i wstyd, nieśmiałość. To są bardzo częste sytuacje wynikające głównie z tego, że świat, w którym nasze małe dzieci się wychowują, jest przebodźcowany i wpływ elektroniki
tabletów, telefonów komórkowych, internetu, telewizora, ale też bodźców zewnętrznych świata, czyli nadmiar zajęć dydaktycznych, edukacyjnych, rozrywek powoduje, że mózgi tych dzieci są po prostu tak przestymulowane i przeciążone, że one nie mają siły na to, by się uczyć. Nie mają spokoju w sobie. I to też jest ogromny problem, który będzie potęgował problemy z nauką. Był taki moment, kiedy był obowiązek szkolny od 6 roku życia. Bardzo wiele dzieci, które poszły do szkoły jako 6-latki, dzisiaj są już w 4-5 klasie, mają problem emocjonalny w szkole. Czują się gorsze, nie radzą sobie. Nie mówię o wszystkich dzieciach, nie ogólniam tutaj, tak? Tylko mówię o tych, które mają taki problem. Ale ten problem właśnie wynika właśnie głównie z tego, że mózg 6-letniego dziecka jeszcze nie jest dojrzały do intensywnej, wytężonej pracy. I nie chodzi o to, czy dziecko jest zdolne, czy niezdolne. Chodzi o biologiczne predyspozycje mózgu do podejmowania działań, które wynikają z systemu edukacji. Więc można pomóc tym dzieciom odblokować stres związany z nauką po to, żeby mogły się rozwijać. Dawniej byłam nauczycielem, uczyłam języka polskiego i pamiętam taką sytuację, kiedy jedna z dziewczynek w jednej klasie naprawdę bardzo sobie nie radziła z nauką. Była z końca roku, z grudnia. No i jakby na skutek tego, że nie radziła sobie w porozumieniu z mamą, nauczyciele postanowili zatrzymać ją na drugi rok w tej samej klasie. To chyba była klasa 4. I co się okazało? Że drugi raz tę 4. klasę dziewczynka skończyła z wyróżnieniem. Dzisiaj jest po studiach i pewnie robi doktorat. Więc wiem, że nie chodzi tylko o to, że dostarczymy naszym dzieciom maksymalne warunki do rozwoju. Bardzo ważne jest to, żeby ten rozwój był adekwatny do możliwości mózgu. No i teraz bardzo duży problem mają nastolatkowie, dzieci, które są obecnie w 7-8 klasie. Nauczyciele nazywają i rodzice nazywają te dzieci ofiarami reformy edukacji, dlatego że dzieci są tak bardzo przeciążone nauką, że i tak sparaliżowane strachem przed egzaminami, przed tym, że muszą się dostać do jakiegoś dobrego liceum, że też ich zdolności poznawcze na skutek stresu są niestety ograniczone. I odblokowując ten stres, pomagając dzieciom uwolnić się od tego napięcia, od blokad, można spowodować, że one będą się lepiej uczyć, będą lepiej pamiętać, będą się w stanie skoncentrować i osiągać wyniki, przede wszystkim osiągać w swoim odczuciu sukcesy. Tak? Tu nie chodzi o spektakularny sukces, tylko o te małe, drobne kroki, które w ich poczuciu będą sukcesem. Bo dla kogoś trójka z testu będzie sukcesem, tak? Dla kogoś, kto dostawał tylko jedynki. Więc chodzi o to, by wzmacniać w naszych dzieciach poczucie wiary w siebie, poczucie możliwości, zaufania do własnych możliwości, ale przede wszystkim należy uwalniać ten mózg od nagromadzonego napięcia, stresu i przebodźcowania, bo w takich warunkach myślę, że dorosły miałby problem z nauką. A co dopiero mówić o małych dzieciach? Co byś mogła doradzić rodzicom, którzy zauważają już, że jest problem? Bo część rodziców jeszcze nie zauważa, ale są już tacy, którzy zauważają, mają problem z dzieckiem i chcą coś konkretnego zrobić, poradzić sobie z tym, pomóc dziecku, pomóc sobie, pomóc otoczeniu. Jakie tu są kroki? Czy można w ogóle powiedzieć o jakichś krokach? Tak, ja przytoczę tutaj taką metaforę samolotową. Każdy z nas, kto latał samolotem, wie, że jest taki komunikat: matko, rodzicu, najpierw nałóż maskę tlenową sobie, potem dziecku. I to jest chyba najważniejszy krok do pomocy dzieciom. Bywa tak, że rodzice przyprowadzają do mnie dzieci, bo dzieci mają problemy. Natomiast trzeba pamiętać, że problemy dzieci są bardzo mocno sprzężone z problemami rodziców. I jeżeli rodzic najpierw pomoże sobie,
sam uwolni z siebie stres, odblokuje swoje problemy i powróci do równowagi, będzie bardziej skutecznie mógł pomóc dziecku. Czyli pierwszym krokiem, moim zdaniem, jest pomoc rodzicom. Kolejny krok to właśnie pomoc dziecku. Jeżeli rodzice zauważają u dzieci nadmiar emocji, zachowania, które tak naprawdę są krzykiem dziecka o uwagę, o miłość, o zainteresowanie, to należy odczytywać to jako taki sygnał alarmowy, że nasze dziecko potrzebuje naszej miłości. Dopiero potem, kiedy poświęcimy temu dziecku więcej czasu, więcej uwagi, zwrócimy na nie uwagę i damy mu to, czego potrzebuje, może być kolejny krok, czyli pójście do specjalisty. Jest bardzo wiele metod, które stymulują rozwój dzieci. Myślę, że każdy może znaleźć coś, co będzie dla danego dziecka odpowiednie. Wśród tych metod jest metoda One Brain, która pozwala dzieciom oczyścić się z negatywnych emocji, z napięcia stresowego, z poczucia złości, agresji, bycia gorszym. Metoda, która pozwala dzieciom budować w sobie poczucie wartości, wiary w siebie, we własne możliwości. Tak naprawdę myślę, że największym dobrodziejstwem dla małych dzieci i dzieci też w wieku wczesnoszkolnym jest po prostu zabawa. Jeżeli zamienimy wszystkie lekcje dodatkowe angielskiego, tenisa i mnóstwo innych działań edukacyjnych na zabawy, to myślę, że te dzieci będą bardziej szczęśliwe i też się będą wspaniale rozwijały. Także trzeba, moim zdaniem, posłuchać potrzeb dziecka. Jeżeli dziecko mówi, że nie chce znowu iść na te zajęcia, albo nie chce znowu iść na ten angielski, albo nie chce znowu iść tam, tylko chce się pobawić, to może warto pójść za tą potrzebą. Myślę, że bardzo ważne jest słuchanie potrzeb naszych dzieci. My chyba jesteśmy bardziej skupieni na tym, co nam się wydaje, że dla naszych dzieci jest lepsze, niż na tym, co naprawdę dla nich jest lepsze. Na osiąganiu na przykład. Tak. Podsumowując, te kroki. Najpierw pomóc rodzicom, potem zatroszczyć się emocjonalnie o własne dziecko, poszukać pomocy u specjalisty i być z tym dzieckiem, bawić się z nim, sprawić, żeby miało dzieciństwo. Po prostu. Beztroskie dzieciństwo. Bardzo dziękuję. Bardzo ważna wiedza, bardzo ważna, budująca świadomość wiedza, o której myślę warto, żeby pamiętał każdy rodzic. Bardzo dziękuję Tobie za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję Wam również za przesłuchanie tego materiału, obejrzenie go i do zobaczenia.